dwa punkty w tym meczuśmy zrobili duże, także cieszymy się ze zwycięstwa. Także no wiadomo, minimalne zwycięstwo, ale zwycięstwo cieszy i nikt zwycięzców nie będzie chyba źle oceniał. Wygraliśmy. Trzeba się bardzo z tego cieszyć. To są dwa naprawdę duże punkty. Sparta Wrocław no, jest w typowaniach i no, jest widać silna. Jest widać, to jest bardzo silny zespół. Trójka wspaniałych zawodników. Ale my wygraliśmy. Dzisiaj wygraliśmy. Byliśmy lepsi. I trzeba naprawdę się z tego cieszyć, bo są, tak jak mówiłem, dwa. Nie małe, tylko bardzo duże punkty. Czuję się dobrze, cieszę się bardzo ze zdobytych punktów i przede wszystkim, że wygraliśmy, bo było to bardzo ważne. No, to był mój debiut, dużo jeździliśmy, dużo treningów. Fajnie, że udało się wygrać. Jeszcze mam, jadę sztywno na motorze i też nie mam dopasowanych motocyklów, tak że mogę spokojnie te punkty wozić, co pokazał ostatni bieg, ale było coraz lepiej. Porozmawialiśmy dzisiaj, na pewno będą jeszcze małe zmiany przed meczem. Z Gorzowem zobaczymy, na czy to wyjdzie na dobre, czy na złe. Wiadomo, zawodnicy takie chcą, takie zrobimy i no, nic nie mam innego, żeby się cieszyć, że będą dalej dobrze pojadą. Tor taki nie był jak na treningu, bo tutaj komisarz nie pozwolił chyba lać, bo było zagrożone i na treningu był troszkę inny tor, ale dobrze, że tutaj wygraliśmy i będziemy się starali tutaj ponownie w niedzielę także zwyciężyć i robić punkty, żeby zadowolić kibiców, sponsorów i zarząd. Dużo decyzji podejmuję ja i wiadomo, że zdania się różnią, ale jest to drużyna i robimy tak, żeby ta drużyna była jeszcze bardziej zgrana i tego sobie bym też jeszcze życzył, ale myślę, że nie jest już źle. Czuję się coraz lepiej, na pewno z treningu na trening czuję się coraz lepiej. Jeszcze muszę dużo jeździć. Cały czas szukam również prędkości, bo start jeszcze jako tako ok, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Nie będę ukrywał, dzisiaj jestem zadowolony ze swojego wyniku. Ja też nie jestem jasnowidzem, też wszystkiego nie przewidzę, ale no, obserwuję zawodników, jak jeżdżą i na treningach i w meczu, także kto jak jest też psychicznie odporny, bo to wiadomo, to te biegi zaważyły o zwycięstwie i Przemek to wytrzymał, widać, że jest doświadczonym zawodnikiem. Mi się wydaje, że jestem już doświadczonym zawodnikiem, mecz jak mecz. Na pewno w Gorzowie jeździłem wiele lat, spędziłem super lata, ale teraz jestem w Grudziądzu, jestem zadowolony, muszę punktować tutaj. Tak jak do każdego meczu, do każdych zawodów. Chcę się cieszyć jazdą, chcę dobrze wystartować, chcę zdobywać cenne punkty i wybierać odpowiednie ścieżki. Dopasować motocykl i jechać szybko. No, dzisiaj niestety w żużlu dopasowanie to 90% sukcesu. No dobrze pojechać, no co to dużo mówić, no trzeba dobrze pojechać, żeby go zatrzymać. Wiadomo, sam Bartek meczu nie wygra, ale wiadomo, naszych zawodników stać wygrać też z Bartkiem, czyli z mistrzem świata.